도착하이! Temu się już widzę nudzi, naprawdę. Potrzebujemy patyków, żeby zrobić sobie łóżka, a on robi inne mebelki, żebyśmy mogli zjeść śniadanie, patrząc, jak w pobliżu pojawiają się kanibale. Właśnie sobie ten Izos, kiedy jest kolejny odcinek z Deforesta z Gilathisem na hardzie. 10 tysięcy łap w górę, albo może 15, co ty na to? I lecimy dalej z tym. Dobra, niech będzie 15. Czy jeszcze 20, czy jeszcze podwyższamy, bo tutaj jest groźnie, tutaj jest naprawdę niebezpiecznie, tutaj cały czas coś chodzi, jeszcze zaćmienie księżyca mamy. To jest jakaś tragedia. Nie możemy nawet i spać, bo nam gra na to nie pozwala, ale dzisiaj i tak to nie jest ważne, ponieważ tam, gdzie idziemy, będzie cały czas ciemno, bo idziemy do jaskini i tym razem nie zginiemy, jak z Naruciakiem na filmie, mam nadzieję. Dzisiaj po prostu idziemy po katanę, ponieważ katana jest bardzo fajną bronią. To jest kościany tron. To jest prawdziwy survival. Oni tutaj głodują, nie mają gdzie się napić, ale mebelki trzeba zrobić. Dobra, chodź, idziemy, bo to jest kawałek do przejścia, z tego co pamiętam, i musimy iść, jak dobrze wiem, jak dobrze kojarzę. O Boże, żałuję. Naprawdę żałuję, że nie mamy jeszcze tego. Czego? Żałuję, że nie mamy jeszcze dachu. Ale bym piękną rzecz postawił. Czy Randall byś chciał zrobić? Jest kościany lampion taki wiszący. No ja właśnie chciałem zrobić tutaj mniej więcej w tym miejscu, jak jest tabelka, tutaj takie postawić, te czaszki. O. Te czaszki, okay, co tak wiszą, żeby oni się bali nas, żeby wiedzieli, że tutaj jest niebezpiecznie i mogą szybko zginąć. Chodźmy wzdłuż rzeki, wzdłuż koryta rzeki i dojdziemy w końcu do jaskini, jak dobrze się nie mylę, numer 1. I tam powinniśmy jakimś cudem dotrzeć do katany. Mam przynajmniej taką nadzieję, to jest czysty spontan. Bo nie pamiętam, gdzie katana była po wszystkich tych aktualizacjach, bo ją znajdowałem zawsze przed jaskinią, kiedy była wbita w jakiegoś typka, teraz tego nie ma. Granie w planach. No, tutaj ja trochę pamiętam, nie za bardzo. Tutaj ta chyba taka jaskinia była. No, idziemy do jaskini numer 1, wychodzimy przejściem numer 4E i wychodzimy i jesteśmy przy wyjściu numer 8. I wszystko spoko. I z tego, co sprawdzałem na mapie Deforesta, to po drodze mamy miejsca patrolowe, miejsca spawnowania się mutantów, na przykład cipek może się pojawić i na przykład John Cena. Ja nie wiem, czy wiesz, ale ten właśnie gruby to jest John Cena, to widzowie mi przypomnieli, ponieważ... Koniec się na mnie nie rzuca, okej? Okay? On robił ten swój trik z wrestlingu, no ja też nie chciałem, żeby się na kogokolwiek rzucił, bo chyba już będziesz nie od ratowania. Jak cię wbije w ziemię na jakieś dobre 2 metry, trendy, ten, tam idziemy dalej, już byśmy się zgubili. Ja tylko podążam za tobą, nie? Bo ja idę korytarz końcu... rzeki, bo jest najbezpieczniej chyba nie zgubić się przy rzece. Tak, przynajmniej mam nadzieję. Samolot jeszcze był, nie? Z flarami, o ile kojarzę. Nie wiem, czy nie na biomie zimowym jest teraz. Tak, tak coś myślę. Jeżeli zdążymy, to pójdziemy do niego. Mi się wydaje, że kawałek dalej on tutaj był. Całkiem możliwe, że on był tutaj na jakiejś takiej mini wysepce. Tam jest mini wysepka przed nami. Ale nie wiem, czy go nie przenieśli w końcu, bo ja dawno w to nie grałem i on... Ej, chodź, masz. Co jest? Co znalazłeś? Przeszedłeś po nim, tak po prostu chamsko po nim przeszedłeś. Jeszcze raz nie mam ochoty brania jaszczura tutaj, bo mamy na razie pełną zbroję, przynajmniej ja mam, ty też masz tam chyba prawie pełną. Jeszcze się poprawiam. No, ja jeszcze mam tego mutanta i fajnie byłoby jakiegoś mutanta znaleźć dzisiaj, a nawet dwóch, muszę robić go na zbroję. I zrobić sobie z nich dalej zbroję. No to tu było. No. Tutaj kiedyś miałem bazę i tutaj to było tak, to właśnie gdzieś w tym miejscu był ten pistolet na flary i była ta część kadłubu. Ten kokpit cały. No przód był dziób. No ale go nie ma, bo on jest chyba przeniesiony, tak jak myślałem, do biomu zimowego, ale nie jestem pewny tego, trzeba tam po prostu kiedyś zrobić jakiś zwiad i to sprawdzić. Ale gdzieś tutaj powinniśmy później skręcić, gdzieś iść tam, gdzieś tutaj. Tam. No według tam coś jest mapy fajnego. Pokazuje mi, że jeszcze 314 metrów do przodu, a potem w lewo, ale no, jeszcze chyba trochę do przodu. O, baza. Zostawili tutaj głowy, żeby powiedzieć nam, że nie jesteśmy tutaj mili widziani. Nie pamiętam, żebym był w tym obozowisku kiedyś. O, znalazłem coś. Co znalazłeś? Obrazek. O, szmatki. Obrazek. Duży pan z siekierą? Tak, to jest siekiera albo pistolet. Nie, to jest raczej siekiera. I małe dziecko. Brałeś coś? Nieprzyjemne. Czerwona fa... Zobacz, no. Zaleka myślę, że to jest pistolet, który ktoś daje dziecku. Pistolet. Wiesz, ale patrz, daje na przykład trzymający lufę. Karabin automatyczny mam. Gdybyś miał 8 lat, to by mógł być pistolet. Zabieram farbę i się maluję na czerwono, żeby się nie bali. Kanister z benzyną tutaj jest. A, po co ci benzyna? Ja już mam... Bo chyba dodali w grze piłę mechaniczną. O, okej. Okay. No, o, spalinową. Dobra. Taką fajną. To mechaniczną czy spalinową? To chyba na to samo wychodzi, ale ja nie chcę się tutaj wypowiadać. To fapacz przyszedł? A widzę, że już chciał jedno drzewo. No to będziemy jako polić. Nie staram się go rzucić na drzewa, nie? No nie ma sensu tutaj nawet.
Ważne, żeby go podpalić parę razy i będzie spokój z nim. Tyle. Dobra. Opa! Sprosz. Opa! Ładnie go podpalić, nice. Uwielbiam się dawaj z nimi w tango bawić. Z nim, dawaj, on ma dużo rąk. Najgorsze jak cię raz uderzy, tutaj myślę, że jesteś bezpieczny. Oj! Oj, boj. Ale jesteś bezpieczny. Ale mist to był, nie trafił we mnie. Bardzo bezpieczny. Wiesz co, ja w niego chyba będę walił z siekierki. Wiesz co, to jeszcze ja mu wyjąłem. No, nice. Dostał ode mnie. Ale się wkurzył. Ale zły jestem. Bingo! Co jest? Co zrobiłeś? Popaliłeś go? Przemek, mieliśmy go zebrać. No chciałem, czego nie rozumiesz jest do zebrania. W formułowaniu zebrać? Jest do zebrania, możesz tutaj gdzie? Go zebrać. Nie wiem, ja nie wiedziałem, że ja go poćwiartuję, kurde, jednym uderzeniem z góry. Człowieku, co to w ogóle było? O, idzie kolejny. Jest pajączek. No to już jest gorszy przeciwnik. Ale spokojnie, uda się go rozwalić. Wiesz? Został. O, w pizdę! Uciekaj! Co tu się dzieje, stary? Co to było przed chwilą? What the fuck? O co tu chodzi? Pozwól... Oj nie, skoczy na mnie, nie? Oj. Skupię, strzeliłem w niego. Oj, nie trafiłem. Idzie duży! Mały wos! Ale masz czwarciksa, nie? O, mały wos! Nie, czy nie idzie jeszcze jeden? Tak. Oj. A ja nie wiem, o co chodzi z tymi mutantami, ale nie potrafiłem mnie trafić nawet, nie? On podchodzi i nie uderza mnie. Stary. Skacze. Cicho, słyszysz to? Co tak duci? On. Dobra. O! Powalił mnie. Ale straciłem tylko jeden zbroi straciłem tylko. Nie jest źle, ale też kamienie fajnie tutaj zaczęły latać. Co, ja wyciągam dynamit jednocześnie, kiedy ty tam się właśnie, z nim bawisz go niego. Właśnie też chciałem. Co, znowu mnie powalił? Nie chcę walić dynamitem obok ciebie, bo to się może dla ciebie źle skończyć. Bum! Wybuchnij. Kurde. Dwóch myślałem, że powali, no cześć, się nie udało. Okej, mu tam sobie zrobił w ogóle z tego nic, że go chciałem uderzyć z tego. Z dynamitu. Wow. Nie trafiły cię. Czy ja mogę wiedzieć, o co tu chodzi? To są straszni ludzie, ja chciałbym na wiarze spotkać się z nim bardzo blisko. Ale on jest przyjaźnie nastawiony do mnie i do mojego zbierania dynamitu. Prosto w dupę mu włożyłem tą strzałę. Nie chcę nic mówić, ale mam jakiegoś farta, jeżeli chodzi o omijanie go. Dobra, trafię jeden nie żyje. Ale mi w uszach aż zapiszczało. Nie wiem, czy duży będzie na mnie biegł? Nie, on się... Dobra, pobiegł na mnie jednak. Fajnie, przywrócił mnie z dynamitem, nie? No, a gdybyś go opuścił pod siebie, to byłoby słabo. Dobra, jak chcesz, to masz. Pięknie! Rozwalił się! To było cudowne, dobra. Nie tracąc czasu. Tak, jakie kombo, każdego byliśmy w stanie rozwalić. Powinniśmy grać w VR, byśmy sobie mogli ta żółwika zbić. Kurde, ale szkoda, że on wybuchł, bo ja go zabiłem już. Praktycznie, on już spadał, już dostał strzałą, wiesz, bo on tak skoczył. No ale to trudno, mamy przynajmniej dodatkowy pancerz subcio. No jest fajno, szkoda, że ciepła nie dodaje. Bardzo owocna wyprawa, iść tylko po katana, ale... Ja to powinienem tak, mieć trochę mięsa, trochę kości, ale trochę tego zielonego. Ale musimy na zimno, wiesz, bo to jest jednak potrzebne. A teraz cię kompletnie pogubiłem, nie wiem gdzie jesteśmy i musimy dojść wyżej względem obozu, jakoś tędy. Ale powiem ci tak, te zbroje, nieważne jaką masz zbroję, bo miałem zieloną i kościaną, no. Trafił mnie raz i raz. I nieważne właśnie jaka była, to i tak z nią mi tylko jeden pasek. Ale mówisz kościana względem... Kościana względem tej z jaszczura, przynajmniej aha. W przypadku jego jak cię raszuje, nie? Aha, myślę, jeśli kanibal by cię uderzał, zakładam, żeby wyszło na przykład, że z jaszczura 2, a kościana na przykład 3 albo 4, nie? No rozumiem. Ej, siemanko, panowie! To się nie martwię. wiesz co, tu biegają kolesie. Co ty nie powiesz, jak zjeżdża mnie i tak się na mnie patrzą nagle, jak na idiotę jakiegoś. Witam państwa. Widzę, że jesteście podjarani naszą wizytą. Ojej. Jeszcze jeden, dawaj plecki. Ja go tankuję. No kurde, dostał w łeb tą strzałą i przeżył. Spoko, już go dokończę.
bo był podpalony. Ja chyba spróbuję jeszcze bardziej zwiększyć poziom trudności u nas. Możecie zadecydować, czy mamy zwiększyć poziom trudności, czy nie. Miesz liny. Ale ja mam liny, ja mam. A dobra, masz full, okej. Mam full niestety. O, dostałem jakieś czaszki. Tu jest tego, tu jest zdjęcie, widziałeś? Gdzie? Tu, pominąłeś. O, to byłoby źle, gdybym pominął. Proszę cię bardzo. Co to za zdjęcie? Jakiś X na plaży zaznaczony. Ej, nie mogę podnieść tego zdjęcia, wiesz? Coś? Ty to słyszysz? Słyszę, co to może być? Jakby coś dużego tłukło gdzieś. Ja już mam dynamit przygotowany na wypadek, gdyby było ich więcej niż przypuszczaliśmy. Jak coś, to ja mam toporek, będę tankował. No, jest i on. Dobra, nie wiem, co to biegnie. Podchodzi, podchodzi, podchodzi. Ja tam chłopakom na dół wrzucę. A, tam nikogo nie było. To zmarnowałem? Nie. Zginął jeden. Za to mnie jeszcze jeden. Za tobą jeden. Ja wiesz, próbuję sobie strzały zrobić teraz. A, alkohol mi się skończył. A ten mutant, znaczy ten kanibal jeden tutaj próbuje wejść, a coś mi nie wychodzi. No tu trzeba zwiększyć poziom trudności na moje. Gdzie one są? To są za łatwi przeciwnicy. Gdzie oni są? Tutaj obok mnie. Trafiłem? Nie, nie wiem, czy jest sens, żebym walił w niego strzałami. Zwykłymi nie ma zbytnio. Nie, ja chyba tylko tego typa jednego. Prosto, tylko świeć mi na niego, jak możesz. On się sam świeci. Znaczy, momentami ja go nie widzę, nie? W sensie, bo jest ciemno. Nie wiem, gdzie on stoi. Oj, chyba wyrzuciłem właśnie spray do włosów. Myślałem, że jeszcze coś w nim jest. Możliwe, jak wyrzuciłeś, to już nie masz nic. Kurde, nie mogę trafić go w łeb. No kurde. Opalony. No jeszcze tak spadł głupio. Ja zbieram strzały z tego mutanta. O, właśnie chyba zginął. Myślałem, że będzie bardziej zaawansowanym przeciwnikiem. Nie mogę trafić z daśmy. O, teraz nie, ładnie nie zginął. Widzę go. Głęboko tu jest. Nie ty polazłeś, a tu? No tu jest takie przejście, wiesz? Właśnie nie już widzę się to. Bałem, czy nie będzie akwalung potrzebny, ale chyba nie. Mam nadzieję, że dobrze idziemy. Tu. Jak się zgubimy bez kimiak. Przepraszam, to samo się. Tutaj jakaś czaszka. Ja bym sobie tylko coś zjadł, wiesz? No to chodź, ja tutaj już powoli sprawdzam, co się dzieje. Już słyszę jakiegoś po drodze typka. Na dzieciaki najlepsza jest proca, tak szczerze ci powiem, z tego co sprawdzałem. Jeden padł, ała. O Jezus, ile tu tego jest? No jest ich tu troszkę. To ja biorę procę i strzelam do... tych dziwnych stworzonek. Dobra, chyba dwa na raz zabiłem jedną. Ja nie strzałką. Widzę tutaj. Dobra, to okay. Sobie tutaj. Gin. Kurczę, co one nieśmiertelne tutaj są? Dobra, kolejne. Widzisz tu jeszcze jakieś te skaczące gówna? Wiesz co, nie, bo widzę tutaj... O, za to jeszcze jeden. Zaczęły mi się kamienie chyba. Spoko, dwa na raz biję. Jeden zaraz będzie leżał. Jeden leży. Za tobą. Co to za dźwięk był dziwny? No to on cię ciął. Ciął mnie masetą. Teraz ja go pociąłem. Okay. Wale na... Nie widząc w ogóle w co wale. Przemek, chodź. Szybko. Czekaj. Co jest? Coś ci pokażę. Chodź. Powiedz mi, że tutaj da się to zrobić. Patrz. Plecy. O! Zaraz będzie wybuchanko. Nie ma co, wiesz? A, to znaczy tam tak. Jeszcze jeden tam gdzieś jest, tego dobiję. Wiem, idę właśnie do niego. Ale oni uciekają ode mnie, kurde. Dobra, ten leży. Dwóch jeszcze. Jednego jeszcze gonię, póki mi się pali. Ja tego podpalam, w sensie tego, co się pali, tłukę. Dobra, daj im zejść na dół, chodźmy tam, gdzie byliśmy, chodź. Chodź do mnie, bo tu jest większa przestrzeń. Już idę. Tu więcej rzeczy widać. I cyk, nie ma go. Jeszcze oddycha Franca. Za tobą. Już... to już ostatni, nie? Tak, to jest ostatni. Dobra, to sobie włączam zapalniczkę. Muszę się napić, odzyskać trochę. On biega jakby miał ADHD. Kurde, chyba nie ma innego wyboru, trzeba go trafić po prostu. Mam go, wcisnąłem go do muru. Dobrze ci tak, co sobie myślałeś, no. I się fajnie świeci to wszystko. Leżeć. Ej, tam jeszcze jest druga część jaskini, zobacz, taka głęboka. Jezu. Mhm. Jakie to szerokie jest.
no, są skrzynki, jest... jakbyś chciał, może te medy ci jaskinia. Wypadną. Ja to ogółem fajnie, bo gdybym flary miał, one fajne światło dawały. To nic chyba nie ma już. Snack, gdzie jest jedzonko? O, jest alkohol, to dobrze. Dużo tych biblii tutaj pozostawiali. I uwaga, Siblings still missing. Pyk. Alkohol tak porozrzucałeś? No, rzucaj śmiało. Uważaj, kamienie cię uderzą. Na szczęście nie. Ciekawe, do czego to prowadzi. Wiesz co, ja bym sobie tylko zbroję ulepszył trochę, bo straciłem już jedno mięsko. Okej. Okay. A muszę mieć jak cię wspierać. Tutaj trzeba będzie chyba zjechać. Zastanawiam się, dokąd to prowadzi wszystko. Myślę, że to nie jest droga do... wyjścia? Tamy. Czekaj, ja w drugą stronę, tu jeszcze nie jest, chodź. Trzeba, to się spróbuj. Oj, nie tędy. To się spróbuj, może na razie cofnąć, zobaczyć, czy to przypadkiem... Mam! Znalazłem tym razem poprawną jaskinię, a nie pełną mutantów, którzy byli gotowi nas zabić. Dzień dobry państwu, to jest jaskinia, do której mieliśmy przyjść. Schodzimy tam. A, to byłem blisko. O, bardzo blisko. Biorę siekierę i schodzimy. Jazda! Cyk na dół. Okej. Nienawidzę jaskiń. O! Jak to nie? Kochasz jaskinię. To też jest głęboka. Ja w ogóle mam oko tego mutanta na swoim ramieniu. O, patrzy się na mnie. Kurde, co tu się dzieje? To jest jeszcze głębsza. No, dobrze, są jakieś szmatki, jakaś czaszka tutaj jest. Ja potrzebuję jakiegoś jedzenia. Tak, to jest właśnie to związane z teamim. Mam część robota, jest samolot. Tak, to jest bardzo ważna jaskinia. Co, słyszę? Nic nie słyszę. Udaję, że nic nie słyszę, bo nic tutaj nie ma. Dobra, spróbujemy dorwać to, co mamy dorwać. Ale to fajnie, przynajmniej mieliśmy zabawę w tamtej jaskini, a w tej, z tego co widzę, też się będzie szykowała zabawa. Oj, biegnie komitet powita, ale to jeszcze co, żeby cię nie zrzucił przypadkiem z tej skarpy. Jaki? Wiesz co, ja sobie robię strzały na szybko. Gdzie jest komitet? Wejdziesz, zobaczysz. A, widzę goły tyłek. Dobra, podpalam i lecimy z tematem. Wow, agresywny. Nie fajniutko bym powiedział. Dobra, niech się chwilę popali. Ja jeszcze tamtych spróbuję podpalić, pozabijać. Spoko. Jeden. Tu jeszcze ktoś jest ciekawy. Tam się już skończył palić. Wy się jeszcze podpalicie razem. Jak tu farmie? Mam tutaj trzech typów, którzy się zaraz podpalają. Oj, sami o siebie się podpalają, chyba mam super metoda na nich. A? No, patrz, no, podpalają się cały czas sami o siebie. Chociaż nie, tym razem mnie już skończyli właśnie. Kurde, ej, spokój tam. Ale to ciekawie wygląda, nie? To takie trudna gra. Survivalowa. Podpalają siebie. No to dobrze, że będziemy mieli znowu kawałek armora. Ale on jest zły. Strzał, nie? Ja jeszcze troszkę mam, więc spokojnie. Mogę jeszcze walić z niego. Ja mam tego, ja mam mołotowa, więc sobie wykorzystam. Czekaj, niech tu podejdzie ten drugi, to nieważne. Dobra, ten leży. I wlazł w to, widzisz? Perfekcyjnie. Kurde, ale on ma dużo życia, nie? Dobra, niech już ginie tam. Ja zbieram strzały z nich. O tyle jest fajnie, że te strzały tu mamy w jednym miejscu. Do pozbierania są. I szafa gra. Mam nadzieję, że się nie podpalę teraz. Ciach, ciach, mięsko. Paskudny pancerz dodano do ekwipunku. Czy tutaj nie ma katany przypadkiem? Nie, to jeszcze nie jest katana. To jest bardzo przyjemny ziomek. Ten tutaj. Co? Co jest? Wiesz, jak... wiesz ci, co robią takie balony i takie dmuchane zabawki, nie? No. No to jakbyś sobie zrobił z tego zbroję i owinął naokoło klaty. Cześć, jeszcze jedno sobie założę. Czy to przypadkiem nie jest przejście do innej jaskini? Nie wiem. Tu powinno być więcej mutantów z tego, co patrzyliśmy. Ogólnie rzecz biorąc, to nie wiem, czy czegoś nie ominęliśmy, ale jeszcze tu można, to można sobie sprawdzać te jaskinie. No im więcej mamy jaskiń porobionych, tym lepiej. Nie, tu już jest wyjście z jaskini. Tu jest przejście w bok, ja znalazłem, jak chcesz. Tu jest wyjście z jednej jaskini, więc to chyba nie to. O, i znalazłem jeszcze obrazek jeden. Jak zły pan trzyma czyjąś głowę. O nie. Widzisz tu? Nie wiem, czy ta katania nie powinna być właśnie obok tego kolesia, który był na tym krzyżu. Nie tak to wiem. Wyglądało. Oj, uważaj, bo są tutaj mośki. Na górze. Nie wiem, co to robi, szczerze nawet. To chyba jakieś okrążenie robimy dziwne. Nie wiem, gdzie my teraz wejdziemy. Są skrzyneczki, jest mięsko. Jest znowu ta... Tu nas nie było jeszcze, bo są zamknięte skrzynki. No nie było nas.
Pływające skrzynki. Uciekające skrzynki. No, trzeba z dystansu je trochę. Ja muszę znaleźć jakiegoś baton. O, dobra, jest. Co tu się dzieje? Przynajmniej będziemy mieli zmapowaną jaskinię, bo to się nam później przyda. Będziemy wiedzieć, gdzie wchodzić, ja gdzie nie wchodzić. Rozwaliłem cały... O, okej, okay, dobra. Tu jest kolejne przejście, takie zabarykadowane. Oj, to takie podwójne. To jak tak. Może odnajdziemy szycie jak falun, to będzie już perfekto. No chociaż wątpię, poszli to... po coś jednego, przyszli z zupełnie czymś innym. To byłoby całkiem prawdopodobne. To byłoby, słyszę? Całkiem spoko. Słyszę chyba. Co słyszysz? Akwalum? A nie. To jednak nic. O, krzyżyk znalazłem, chcesz? Moment, moment! Gdzie my jesteśmy? Bo na mapie już tu byliśmy. Co? Co? Aha, tu byliśmy. To było przejście? Tak. To my tego, tutaj widzicie, zauważyliśmy tego przejścia. Tu trzeba coś zbudować, żeby o tym pamiętać może. Nie wiem, coś takiego prostego na szybko do zbudowania. Stojąca pochodnia? Nie. Masz jakieś przedmioty przy sobie? Patyków mam trochę. Może zrobię lampę szaszki w tym miejscu. No i kapitalnie, będziemy wiedzieć o tym, że tu jest przejście. Dobra, to idziemy jednak tutaj. Przynajmniej w teorii będziemy wiedzieć. No to nie, no to fajnie przynajmniej... A bo ty się tu przebijałeś. Coś podniosłem. Krzyżyk. No, krzyżyk. No, nie wiem, nie miałem go. Mogę ci do czoła przyczepić, jeżeli chcesz. Nie wiem, czy mi się przyda dzisiaj. Czekaj, tędy schodziliśmy w dół? Nie, tu nie, my szliśmy tam. Więc to nas jeszcze nie było. Nie, to tam nie idziemy, bo tam jest przejście, jak patrzę po mapie, chyba na taras widokowy. I tam można na pewnym poziomie zobaczyć ten lej krasowy, wiesz? Jak się naprawdę można zgubić? Ja kiedyś pamiętam, że ja godzinę błądziłem, bo nawet nie miałem mapy, nic nie miałem, był taki początek deforesta. Tylko chodziłem jak głupi, no tak, z miejsca na miejsce. Nikt nie wiedział, co gdzie jest. Nie, my idziemy w prawo. O, tu jaki brzydki jeszcze... rysunek mam. No tu w prawo, no to tutaj idziemy do tej lampki. Gdzie? Stąd jest do lampki? No. Co tutaj? Jeszcze nie byliśmy. Zaś jakieś przejście dzikie. Ha. Co dobra, tu się dzieje? Nie, jednak... Może ja już się gubię. Ja też się już gubię, musimy przejść... O, ale... widzę mniej więcej gdzie, wydaje dobra. Wydaje mi się, że przyszliśmy tu do lampki. Że tu była lampka. Nie. Nie? Nie. What the fuck? Gdzie my jesteśmy? Zgubiliśmy się! I gdzieś tu powinno być według mapy jeszcze jakieś zejście. Dawaj ten zegarek, ziomuś. No to przy nim już byliśmy. Tak, ale tu gdzieś powinno być zejście jeszcze. Tu chyba... Da się? Da się, tu musisz wskoczyć, no. I tu jest jeszcze bardziej w prawo. I tu już schodzimy niżej. No to poczekaj na mnie, come on, bo ja tu nic nie widzę, mi się wyłącza ta latarka za każdym razem. O! Ja mi nie chcę wskoczyć na tą głupią skałkę, już o. No, to już. No, to już. Dobra, jesteśmy na miejscu. Idim. Coś tu jest jeszcze? Żadnego... Jesteśmy tu, gdzie mieliśmy być? Tak. Jesteś pewien? Na 100% to jest to miejsce. Jesteśmy. Jest cash, jest... Katana? Ja biorę tylko cash. I kupię sobie tą katanę. A, będziemy mieli czym palić w ognisku. 90, 100... O, zjadłem instant jedzonko, które nie wiem, czy było takie dobre wcześniej. To są fajne rzeczy. To są pilsy. Nie no, ja... Mam czaszkę na głowie, czy nie mam? Mam tylko twarz zakrytą, czy nie? Nie, nie masz nic. Masz, mięso masz na całej klacie i na lewej nodze, a ja mam na lewej nodze z tego... I chyba naprawdę. Dobra, to wezmę sobie tego katanę. Weź mi zrób fajne zdjęcie tutaj z tym ziomkiem. Czy czas na teścik mały? Czy to blokuje, czy nie blokuje? Moment, daj mi go tutaj. Dawaj, ziomek. Świecę się na niego. No nie, schodzi mi życie. To jest po prostu na szybkość, nie? Zobacz, pyk, pyk i go nie ma prawie. Zresztą najlepiej jest po prostu headshota strzałą zrobić. Tak, moi drodzy widzowie, przetestowaliśmy katanę i okazuje się, że jest... bezużyteczna. Lipna. Przynajmniej fajnie wyglądamy. Szczerze, wolę swoją małą siekierkę, tą modernistyczną. No. Jest szybka, ma już bus do K przynajmniej. No u mnie ta siekiera współczesna ma... No, szybkość za niedługo będę miał taką, jak jest w tym. Bo ja jej chyba nie ulepszałem nawet.
Ja swoją ulepszyłem na maksa wyobrażenia. Ja jeszcze swojej nie ulepszyłem i tak mi się zdaje, że jak teraz ulepszę, tylko że ja nie mam tych... Muszę drzewa pościnać. Nie, ja nie mam żywicy ogólnie. Muszę sobie pościnać te drzewa i zdobyć tą żywicę w końcu. O, doszliśmy do domu, jest bezpiecznie. Mam nadzieję, że się tak spodobał. Spodziewałem się, że katana będzie fajniejsza. Okazuje się, że nie jest, co pokazało to, że we dwóch nie potrafiliśmy tego typa zabić. A ja nie mogę teraz stąd wyjść. O, już przyszedłem, jest dobrze. Już nie krzyczę. Chodźmy do namiotu, zapiszmy grę bezpiecznie i znowu zakończymy odcinek w nocy. Ale to się prześpimy. Nie możemy łóżek sobie zrobić? Możemy, ale po co? Co robimy sobie w kolejnym odcinku? Ponieważ w kolejnym odcinku będziemy robić tartak i będziemy robić miejsce składowania drewna, takie porządne. I dalej będzie już tylko lepiej, bo będzie gigantyczny mur, który zabarykaduje to miejsce. Ja się już boję, jak kanibale będą się wkurzać o to, że będą musieli chodzić w wodę. Chociaż to jest taki niegłupi pomysł, bo jakby się dało ich wyciągnąć z tej wody, to już byśmy mieli free ciała. I nasze krematorium działałoby 120% wydajnością. Tylko dwa ogniska jeszcze postawimy, żeby zwiększyć produkcję i nie ma problemu. No i ogniska ogółem postawimy wzdłuż tego miejsca, gdzie oni patrolują, będzie chyba najlepiej. Dobra, po złożenia kolejnym razem wpadliście do Gilatkisa, ponieważ za niedługo nagrywamy odcinek z Counter-Strike'a z trybu Battle Royale. Nagrywanie Counter-Strike'a 2019, mimo wszystko. Ale będzie fajnie, mam nadzieję. Cześć.